Z obietnicą ciąg dalszy opowieści o tym, jak można wykorzystać nasze dziedzictwo kulturowe, a konkretnie obrazy. Dziękuję za pilot. Myślę, że nie tylko na zajęciach plastycznych, ale również na zajęciach z języka polskiego. Kolejny pomysł, kolejny projekt to wędrujące obrazy. Inspiracją dla mnie była książka Helen Rowling, Harry Potter, gdzie w Hogwarcie postacie, które znajdowały się na obrazie, mogły przemieszczać się między ramami, mogły wędrować po całym obrazie. I pomyślałam sobie, że nowoczesne technologie mogą mi w tym pomóc, mogą pomóc mi w tym, żeby wykonać z dziećmi podobny projekt. Ponieważ w mojej klasie pracujemy z tabletami, wykorzystuję taki mieszany troszkę model, bo EBOD, bo dzieci przynoszą swoje urządzenia mobilne i tablety i iPady, ale udało mi się również nawiązać współpracę z biblioteką w Czernicy, która jak się okazało wygrała taki konkurs, dzięki któremu uzyskali 6 nowiutkich iPadów i bardzo chętnie nam je pożyczają. Także mogą Państwo też się rozejrzeć po okolicy, być może koło Państwa też znajdują się biblioteki wyposażone w takie urządzenia mobilne, bo z tego co wiem, to biblioteki w całej Polsce brały udział w tym projekcie i być może będziecie mogli Państwo też skorzystać sobie z takich urządzeń mobilnych. Na czym polegał pomysł? Otóż wykorzystaliśmy aplikację Keynote, to jest aplikacja do tworzenia prezentacji i w tejże oto aplikacji, jeżeli pobierzemy sobie obraz, zdjęcie, możemy zlikwidować tło. No i tutaj już pojawia się cały wachlarz możliwości. Z tego co wiem, podobnej operacji można wykonać w Wordzie, więc dla tych z Państwa, którzy nie pracują z tabletami, nie pracują z iPadami, być może jest to jakaś podpowiedź. No i oto efekt tych naszych zabiegów. W klasie rozmieściłam taką, utworzyłam taką galerię obrazów, porozwieszałam w sali zdjęcia obrazów, dzieciaki robiły fotografie, no i wspólnie zastanawiały się, które z postaci występujących na obrazach mogłyby się w jakiś sposób połączyć, może coś się łączy, może jakaś wspólna historia, tajemnica. No i co się okazało? Że jeden z małżonków Arnolfinich z obrazu Jana van Eycka mógłby na przykład spotkać się ze Stańczykiem i mógłby na przykład, nie wiem, pocieszyć, opowiedzieć, tutaj też wyzwanie dla polonistów, może jakąś historię stworzyć do tego obrazu, który powstał. Inne połączenie, panowie obserwujący lecące bociany być może mogliby podziwiać gwiaździstą noc na obrazie Van Gogha. I do tego też przecież można stworzyć nową opowieść, nową narrację. Jest tutaj również pomysł dla polonistów. A być może zamiast oglądać bociany, mogliby podziwiać kruki na polu pszenicy. Inny pomysł. Stary człowiek w smutku mógłby znaleźć się w pokoju Vincenta van Gogha. Flecista z obrazu Edwarda Maneta mógłby zagrać Stańczykowi, więc być może ten Stańczyk pogrążony w smutku wcale nie jest smutny, tylko słucha koncertu. Tutaj inne dzieło. Bardzo fajnie też można połączyć dzieła malarstwa abstrakcyjnego. Tutaj też mamy taką lekcję kompozycji dla dzieciaków, co z czym pasuje. I tu efekt pracy uczniów. Tworząc te kompozycje, dzieci moje wpadły na pomysł, zapytały się mnie, proszę pani, a czy można by zamiast tych zdjęć obrazu, które pani tutaj nam przedstawiła w klasie, dołożyć nasze zdjęcia? Ja mówię, no spróbujcie. No i tu zaczął się cały popis. Dzieciaki zaczęły się nawzajem fotografować. No i z tego powstały takie obrazy. Czyli nagle okazało się, że dzieci też mogą nagle trafić na obraz, stanowić element sztuki. Tu kolejny przykład. Tak, Hania. Hania w ogóle była przeszczęśliwa. To jest taka dziewczynka z dużymi problemami rodzinnymi. Także dla niej to, że nagle znalazła się na takim obrazie, ach, to było takie w ogóle wielkie wow. No i to, że w ogóle dzieci, akurat grupa, bo my pracujemy w grupach, to nie jest tak, że dzieci indywidualnie pracują na tych urządzeniach mobilnych, tylko pracują w trójkach, w czwórkach, czasami w parach, więc samo to, że grupa zdecydowała, że to Hania będzie pozować na tym obrazie, to było dla niej takie bardzo, bardzo ważne. Ja również włączyłam się do zabawy. Królowa jest jedna. K
Kolejny pomysł to dwa projekty zrealizowane przez Asię Apanasewicz. Być może, że Państwo słyszeli o sztucznych fiołkach. Kto z Państwa słyszał? No właśnie. A to niewiele osób. Jest to, słuchajcie, drodzy Państwo, taki projekt, który pomaga, który pozwala na dodawanie do istniejących postaci na obrazach dymków z różnymi tekstami, które dane postacie mogłyby powiedzieć. No to takie tworzenie historyjek obrazkowych. Czyli jakie kompetencje tutaj możemy doskonalić? No wyzwanie na pewno dla polonistów, czyli tworzenie jakiejś fabuły, spójnej opowieści, wymyślenie właśnie takiej opowieści. I tutaj przykład działań z obrazami Jana Matejki. Historia, witaj królu Stanisławie Augustie Poniatowski, witaj pani, witwat konstytucja, ja nie chcę konstytucji. Tu mamy też element edukacji historycznej. Uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej. A ten nasz pies jest leniwy, tak jak moi bracia. Dlaczego ludzie nie chcą uwierzyć, że Ziemia krąży wokół Słońca? Tutaj też dzieciaki wykazują się jakąś wiedzą na temat otaczającego świata, tego, czego nauczyli się w szkole. Ciekawe, kiedy powieszą ten dzwon Zygmunta. Och, ale to ciężkie. Inne przykłady. Jaka czeka nas przyszłość, czyli dokładnie oddanie tematu obrazu. No i właśnie, jaka czeka nas przyszłość. Prorocze. Ciekawe, czym będą zajmowały się moje dzieci. Może też będą malowały historyczne obrazy jak ja. Czyli tu też wiedza na temat tego, że Jan Matejko posiadał dzieci i to nie jedno. Kiedy wróci tata? Żadne z nas tego nie wie. Chciałbym, żeby tata codziennie się z nami bawił. I ostatni, błogosławię was Polacy, wygrajcie to i wiecznie i wierzcie w siebie. Amen. To też, jak się okazuje, obraz proroczy. Popatrzcie, no dzieciaki jednak mają wizję, wszystko wiedzą. I drugi, proszę Państwa, tutaj mamy pokazane, w jaki sposób dzieciaki nad tym pracowały, czyli również wykorzystane tablety. I proszę Państwa, ostatni już taki projekt plastyczny, Mona Liza i jej wcielenia. Tutaj pokaz, w jaki sposób dzieciaki potrafią łamać stereotypy. No bo wiecie Państwo, Mona Liza. No przecież tylko kłaniać się przed obrazem z nabożnością. Dla dzieci nie ma tabu. Proszę Państwa, Mona Liza może pracować w piekarni. Nie ma w tym problemu. Może pracować na komisariacie. Dlaczego nie? Oswajanie tych wielkich dzieł sztuki. Uważam, że fantastyczny pomysł. Może również być monterem, księżniczką na wieży. Dlaczego nie? Tutaj kolejne wcielenia. Chyba szeryfem. Tak, szeryf. Mhm. I proszę Państwa, ważniejszy od samego dzieła jest efekt, jaki ono wywołuje. Sztuka może umrzeć, obraz może ulec zniszczeniu. Istotne jest ziarno, które zostało zasiane. Ja mam nadzieję, że poprzez udział w tych projektach plastycznych jakieś ziarno zostało zasiane w tych naszych dzieciakach i że nie będzie takiej sytuacji, z jaką ja miałam do czynienia jakiś czas temu, kiedy znajomi wybrali się do Londynu i ja pytam, no to co zwiedziliście, jakie galerie? Nie, no wiesz, na galerie to nie było czasu. Stadion i te sprawy. Ja wierzę, że moje dzieciaki na pewno do muzeum, do galerii obrazów się udadzą, bo ta potrzeba została w nich rozbudzona. Dziękuję, oddaję Asi. Dzień dobry, witam Państwa ponownie. Zaplanowałam sobie na dzisiejsze zakończenie trzy szybkie gry, ale dwie z nich... Tak, ale dwie z nich zostały już dzisiaj pokazane. Ja tylko tak szybciutko pokażę, jaką ja mam wizję na nie. I dołożyłam jeszcze narzędzia, bo widziałam, że Państwo wczoraj ożywieni byliście, kiedy pokazywałyśmy stronę i kiedy tutaj Sabina pokazała też stronę do tworzenia okładek i tak pomyślałam, Marta trochę mi tu podpowiedziała i dołożyłam dwa narzędzia, które Państwu pokażę. Pierwsza gra, zgadnij kto to. Zapewne Państwo znacie, Asia Krzemińska już dzisiaj o niej opowiadała. Ja wymyśliłam taką swoją wersję, zgadnij kto to, papierową. Kiedy uczyliśmy się ortografii, bardzo ciężko i żmudnie nam to szło w klasie trzeciej, szukałam różnorodnych sposobów i pomyślałam, że właśnie to zgadnij kto to, a tym
w tym przypadku zgadnij co to, okaże się dobrym pomysłem i nie myliłam się. Na kartce zapisałam wyrazy, które chciałam, żeby utrwalali. Każdy uczeń w parze miał tę samą kartę, co przeciwnik. Trzeba było wybrać wyraz tylko sobie wiadomy i postawić przed nim kropkę i potem na podstawie eliminacji zadawania pytań, na które mogły być udzielane odpowiedzi tak lub nie, trzeba było odgadnąć, jaki wyraz wybrał przeciwnik. Uczniowie mogą sami tworzyć takie karty, jeżeli mamy jakiś zakres tematyczny, to mogą być daty, to mogą być, nie wiem, symbole, prawda, związków chemicznych, bryły, stolice, angielskie słówka, no co tylko Państwo potrzebujecie z uczniem wyćwiczyć, żeby on się opatrzył z tym, zapamiętał i mało tego, do tego jeszcze można ułożyć szereg pytań, nie tylko takich, gdzie na przykład, no nie wiem, na języku angielskim będą wypisane wyrazy, to żeby te pytania nie były takie, czy twój wyraz ma literkę P na przykład, tak, ale żeby zadawał w języku angielskim pytania dotyczące tych wyrazów, tak, czyli takie pytania tematyczne. Drugą grą, oj, została tam na dole, Aniu, podasz mi proszę? Kaboom. Drodzy Państwo, Kaboom to hit w ogóle, naprawdę na jednym z jednej z grup facebookowych zrobił naprawdę wielką furorę i prawie codziennie widziałam, jak kolejna pani wdrażała tę grę w swojej klasie. O co chodzi tak naprawdę? Na patyczkach zapisujemy działania matematyczne, czy też jakieś wyrazy, które chcemy z uczniami wyćwiczyć, jakiś zakres tematyczny. Za chwilę pokażę, jakie to będą pomysły. Ja w tym przypadku akurat tutaj mam tabliczkę mnożenia. I na 5 patyczków z działaniami jest jeden patyczek kaboom. I o co chodzi? Uczniowie losują patyczki z puszki po kolei, rozwiązują działania, tak, podają wynik. Jeżeli wynik jest prawidłowy, to zostawiają sobie ten patyczek. I tak lecimy po kolei, ale w momencie, kiedy wylosujemy, zbieramy sobie te patyczki, tak, ale w momencie, kiedy wylosujemy kaboom, to z angielskiego jest słowo, które wyraża takie zawalenie się, taką dużą stratę. Kaboom powoduje, że musimy wszystkie patyczki z powrotem do puszki wrzucić. No i właśnie tutaj już widzicie, jak tę grę organizujemy. Zbieramy puszki, puszki po kawie, puszki po kukurydzy, po ananasach, oklejamy je pięknie, tak? I one już są teraz wspaniałymi nie śmieciami, a pomocami dydaktycznymi. I jakie są pomysły na to, żeby to kaboom wykorzystać? Aha, jeszcze chciałam powiedzieć o modyfikacjach, bo nauczyciele oczywiście są bardzo kreatywni i zawsze wyszukują sobie jakichś kolejnych modyfikacji danej gry i takie gry są najfajniejsze. Tutaj jedna z nauczycielek dołożyła kostkę. Na patyczkach były zapisane części mowy, ona dorzuciła kostkę i na tej kostce było napisane, tam akurat były przymiotniki, i uczeń wylosował jeszcze na kostce na przykład podaj pytanie, to musiał podać pytanie do tego przymiotnika bądź liczbę lub rodzaj. Inna z nauczycielek wymyśliła ochroniarza i dołożyła taki patyczek do swojej gry, który powodował wybronienie przed odkładaniem tych wszystkich patyczków w momencie, kiedy wylosował kaboom, tak? I kropkę, punkcik, to dodatkowy jakiś tam bonus, który no też można z uczniami jakoś tam wymyślić nowe zasady. Ta gra jest bardzo elastyczna. Inna nauczycielka z kolei w przedszkolu też kaboom wdrożyła i zrobiła to nie z patyczków, tylko z pasków papieru, bo to też można wydrukować sobie, zalaminować, ale takie patyczki nie są drogie, można w aptece je nabyć. Nawet z koleżankami na Allegro znalazłyśmy taką fajną aukcję, na której można to nabyć. No i teraz pomysły. Zobaczcie Państwo, na każdym przedmiocie, ja uwielbiam takie gry, które są uniwersalne, które można modyfikować, można dostosowywać do każdego poziomu, do każdego przedmiotu i tutaj kilka pomysłów na to, jak można by było ewentualnie tę grę wykorzystać. Tutaj mam taką grę, którą kiedyś też znalazłam na Pinterestie. Ja puszczę filmik, żebyście Państwo zobaczyli, o co chodzi, bo to chyba najlepiej zobrazuje.
jest cicho. Dobra, to powiem. Dzieciaki zbierają pary. Pary liczb, które tworzą 10. I one, zobaczcie, grają jednocześnie. Ale potrzebna jest jeszcze jedna osoba, która będzie karty dokładała w miarę ubywania. I muszą głośno podawać działania i wyniki, tak? 1 dodać 9 równa się 10, 8 dodać 2. Mhm. Dobra. I teraz wygrywa tutaj osoba, która ma więcej tych par. Była to gra matematyczna, ale ja pomyślałam, że można by było jakoś ją rozszerzyć i na innych przedmiotach zastosować. I wymyśliłam części mowy, złap część mowy. I na kartach kolorowych są zapisane części mowy, w moim przypadku akurat to były czasowniki, przymiotniki i rzeczowniki, a na białych kartach są zapisane wyrazy i uczniowie musieli dopasowywać, tak, przymiot, na przykład szary przymiotnik i zbiera parę. Oczywiście podczas takiej gry, kiedy trzecia osoba dokłada, nie ma możliwości sprawdzania na bieżąco, czy uczeń popełnia błędy, czy nie, trzeba to zrobić na koniec, już nie tylko liczymy pary, tak, tylko trzeba zweryfikować, bo na przykład jeżeli pojawi się przymiotnik i mama, no to w tym momencie musimy tę parę wyeliminować i poprawić błąd, tak, więc tutaj jeszcze na koniec jest potrzebna korekta. Na blogu Zamiast Cerówki jest opisana ta gra i jest też do pobrania szablon tej gry, który zrobiłam w PowerPoincie, będzie można sobie go zmodyfikować i wtedy nawet tam zapisać inne wyrazy, które Państwo będziecie potrzebowali. I na koniec ta narzędziówka, o której mówiłam, jest bardzo fajna strona classtools.net, na której jest bardzo dużo ciekawych narzędzi, które polecam, bo wielu z nas używa i już się sprawdziły podczas lekcji. Pierwszym narzędziem to koło fortuny, które można modyfikować i zapełnić wyrazami bądź wartościami takimi, jakimi akurat potrzebujemy. Mogą to być imiona uczniów i możemy wylosować ucznia do jakiegoś działania. Mogą to być wyrazy, tak jak tutaj w tym przypadku, może to jest małe, ja zapisałam szybciutko środki stylistyczne i po wylosowaniu danego środka uczeń musi podać kilka przykładów. Mogą to być daty, nazwiska, nie wiem, sławnych ludzi i trzeba w tym momencie napisać parę słów. Wszystko to, co chcielibyśmy wylosować, żeby tak było, żeby nie było także narzucone przez nauczyciela. Uczniowie oczywiście też sami mogą wypełnić te pola. Na tej stronie można znaleźć naprawdę dużo fajnych narzędzi. Jest między innymi timer, który też często się przydaje. Jest taki fajny generator tekstu, jak w Star Wars, tak? Ostatnio Ola Kamińska robiła dla swoich uczniów na pożegnanie taką ostatnią odezwę do uczniów i zapisała kilka ciepłych słów i podziękowań właśnie w ten sposób, umieściła na blogu, bardzo fajne. Albo na przykład coś w rodzaju newsa, tak? Na przykład mamy jakieś wydarzenie wielkie w szkole, możemy zrobić coś na rodzaj wiadomości i wstawić również to na stronie. I jest jeszcze jedna strona, którą też polecam, to randomlist.com. Jak wejdziemy na stronę, to tutaj Państwo widzicie dużo tych elementów takich, które można wybrać. Nas interesuje random team generator, który wygeneruje nam grupy. Jeżeli chcemy uczniów podzielić w grupy, to wystarczy, że wpiszemy ich imiona, ustawimy ile tych grup, jak mi się ręka trzęsie, z głodu. I wygenerujemy sobie te grupy, mogą to też być, nie wiem, grupy wyrazów, co tam nam przyjdzie do głowy. Dla anglistów bardzo fajne narzędzie, bo tutaj można na przykład wygenerować przypadkowo rzeczowniki, czy jakieś tam zwierzęta, czy w ogóle wyrazy. Dla geografów tutaj można losować na przykład jeziora, państwa i wtedy uczeń dostaje losowo jakiś tam temat do opracowania.
Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam na bloga zamiast kserówki.